Instytut Odpowiedzialnych Finansów oraz UN Global Compact Network Poland zaprezentowali trzecią edycję raportu Zielone Finanse w Polsce. Przygotowując tegoroczne wydanie raportu, autorzy po raz pierwszy przeprowadzili badanie jakościowe w sektorze finansowym dotyczące stanu wdrożenia polityk ESG, priorytetów w ramach polityk ESG, dalszych planowanych działań w tym zakresie oraz wpływu ostatnich i spodziewanych wydarzeń. Raport Zielone Finanse w Polsce 2022 jest trzecim już raportem dotyczącym właśnie tej tematyki, czyli zielonych finansów i ich rozwoju w Polsce. Pokazuje ten raport, że te zielone finanse nam się bardzo szybko zmieniają, bardzo mocno wchodzą w ten rynek finansowy, stają się jego bardzo ważną częścią. Coraz głębiej, coraz szerzej są widoczne, są dyskutowane. Także dzisiaj na naszej premierze tego raportu na Giełdzie Papierów Wartościowych. Oprócz samego raportu, w tym roku przeprowadziliśmy badanie wśród instytucji finansowych dotyczące właśnie roli czynników ESG w ich działaniach, w ich strategiach, w ich zarządzaniu ryzykami i także w strategiach dotyczących przyszłości. Polityki ESG pełnią coraz większą rolę w światowych instytucjach finansowych i spodziewany jest wzrost ich znaczenia w najbliższej przyszłości. Dlatego badanie będzie kontynuowane także w latach kolejnych i publikowane w przyszłorocznych edycjach raportu. W tym roku oprócz badania, o którym wspomniałem, mamy 10 artykułów, 10 autorów, takich merytorycznych, eksperckich artykułów z zakresu zielonych finansów w Polsce o różnej dosyć tematyce. A oprócz tego dużą część raportu zajmuje głos rynku, tak zwany głos rynku, czyli krótkie informacje o rozwoju zielonych finansów w niektórych instytucjach sektora finansowego w Polsce. Napisane te artykuły są właśnie przez pracowników, przedstawicieli tych instytucji. Szczególną rolę w światowej transformacji w kierunku zielonej gospodarki odgrywają giełdy papierów wartościowych. Nie inaczej jest na polskim rynku kapitałowym, na którym nie brakuje zielonych produktów. Bardzo ważnym trendem na rynkach kapitałowych jest tak zwane ESG, polegające na tym, że inwestorzy wymagają, aby spółki, w które inwestują, uwzględniały w swoich strategiach i działaniach biznesowych czynniki klimatyczne, środowiskowe, społeczne, ale także z obszaru ładu korporacyjnego. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie prowadzi liczne kampanie promujące ESG, a także kampanie edukacyjne skierowane zarówno do spółek, jak i do inwestorów, a także niejako pasem transmisyjnym ESG jest nasza oferta produktowa. W ramach oferty produktowej ważnym instrumentem są tak zwane zielone obligacje, czyli instrumenty dłużne, które mają na celu finansowanie produktów, jak sama nazwa wskazuje, zielonych, czyli powiązanych właśnie z transformacją w kierunku różnych rozwiązań środowiskowych czy też klimatycznych. Obowiązki takie jak raportowanie informacji na temat wpływu na środowisko, strategii dekarbonizacyjnych i potencjalnych ryzyk klimatycznych oznaczają nie tylko dodatkowe koszty, ale także spore zmiany organizacyjne w instytucjach finansowych. Jednakże wszystkie działania na rzecz zielonej transformacji mogą liczyć na wsparcie finansowe, techniczne i merytoryczne podmiotów zewnętrznych, np. Banku Światowego. Bank Światowy jest jednym z największych dostarczycieli kapitału dla krajów rozwijających się w zakresie finansowania zmian klimatycznych. W ubiegłym roku przyjęliśmy strategię na najbliższe kilka lat, która zakłada, że blisko 35% wszystkich projektów i wszystkiego całkowitego finansowania banku będzie skoncentrowane w obszarze finansowania zmian klimatycznych, tak w obszarze adaptacyjnym i mitygacyjnym. Zmiany klimatu są bardzo istotne dla krajów rozwijających się. Mamy kwestie dotyczące rosnącej emisji gazów cieplarnianych w obszarze generowania energii w miastach, przy produkcji żywności czy w zakresie działalności wytwórczej.
bardzo ambitne cele w zakresie eliminacji czy zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych wymagają ogromnych środków i ogromnego finansowania, które na poziomie krajowym jest niemożliwe do zrealizowania. Dlatego międzynarodowe instytucje finansowe, takie jak Bank Światowy, wspiera procesy transformacyjne, aby pomóc krajom i spółkom, które finansują projekty dotyczące zmian klimatu, aby wspierać te działania w obszarze krajowym. Rozwój zielonych finansów to także ważny element realizacji celów zrównoważonego rozwoju przyjętych przez państwa członkowskie ONZ. Zielone finanse dla Organizacji Narodów Zjednoczonych są absolutnie kluczowe dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, no w szczególności tych, które są związane ze zmianą klimatu. Czyli jeżeli chcemy pokonać kryzys klimatyczny, to musimy jak najszybciej sfinansować globalną rewolucję przemysłową, którą lubimy nazwać klimatyczną rewolucją przemysłową, a ona kosztuje miliardy dolarów. No i przekierowanie kapitału w kierunku inwestycji zielonych, no to jest dokładnie to, co wymaga zielonych finansów. No i po to je promujemy i po to też dbamy o to, żeby tych pieniędzy, kapitału, tego zielonego, opartego o polityki klimatyczne ONZ było po prostu zwyczajnie jak najwięcej. Raport Zielone Finanse w Polsce 2022 można pobrać ze strony UN Global Compact Network Poland.